Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w sporcie gołębiarskim w Polsce jest kolega, u którego teraz jesteśmy, ale gdyby ktoś nie rozpoznał, to go przedstawię. Jest to kolega Dominik Palarski i jego posesja. Jego posesja, tutaj widzimy, się co chwilę rozbudowuje. Kiedy ostatnio byliśmy, były tutaj jeszcze różnego rodzaju prace, zresztą tutaj cały czas jakieś prace trwają. On nam za chwilę odpowie, co się tutaj zmieniło i w gołębiach, i tutaj w hodowli, no i może w organizacji gołębników. I co nowego ma w swoim sklepie do zaoferowania też hodowcom? Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. No co, sezon dobiega końca. Mamy koniec lotów gołębi dorosłych. Przepraszam, a jeszcze jakiś jeden macie lot chociaż? Mamy jeszcze dwa loty. Znaczy dodatkowy Bruksela jest w sobotę. Wczoraj mieliśmy koszowanie. Zakoszowałem 15 gołębi, z żony drużyny 10, ze swojej drużyny 5. I został nam jeden lot, który będzie teraz w niedzielę, krótki Ludwigsfelde 230 km, który się nie odbył 3 maja, bodajże ze względów pogodowych. No sezon uważam za bardzo udany. 8 pierwszych lotów, wszystkie wygrane, 8 razy pierwszy gołąb, no pierwszych kilka, pierwszych 5, 10, 8. Loty rejonowe, 500-ki w połączeniu z 5 oddziałami ładowanych gołębi po 8-7 tysięcy na każdy lot. Pierwsza 500-ka rewelacyjna na 8 tysięcy, 5 pierwszych gołębi. Druga 500-ka znowu rewelacyjna u mnie, znaczy u żony, na żony drużynie. Znowu konkurencji wychodzą. Znowu sama czołówka, tak. Po 80, znowu ta sama samica, też mogę powiedzieć, dwa razy pierwsza była, pierwsza na 8 tysięcy, pierwsza na 7 z całego rejonu z 500-ek. Super 0,40 koeficjent w kategorii C z dwóch lotów. No, dwa maratony mi nie wyszły, obydwa były wieczne. No, nie umiem sobie poradzić na karmieniu u mnie na pełnym korycie i na tych medykamentach, które stosuję. To jednak jest ta petarda u tych gołębi, ale jak jest lot pod wiatr albo bez wiatru, a mieliśmy dwa maratony, no nie udało mi się trafić takie, jak były kiedyś za innych lat, gdzie po 12 godzinach się pokazywały gołębie, to wtedy biłem też po 5 pierwszych, no a teraz pierwszy maraton, 6,5 godziny, 705 kilometrów, co to za maraton? 6,5 godziny, 705 kilometrów. Co to za maraton? Prędkość ogromna. Najlepsze moje gołębie, właśnie te, co miały wylatać do kategorii C, zaczęły dopiero zlatywać od godziny 17 do 20. Ta najlepsza samiczka też tak późno siadła. Drugi maraton, znowu nic nie poprawiłem. Także no znowu przewiało gołębie i znowu ta samica nie trafiła, dlatego musiałem się podeprzeć i włożyłem ją na Brukselę. Czyli ona jest teraz na locie? Tak? Ona teraz pojechała i... W niedzielę będzie wypuszczana? W niedzielę, w sobotę. W sobotę będą wypuszczane jutro. Do mnie dziś około 900 km. No zobaczymy, bo fajnie w kategorii C mam około 40 koeficjent. No ale ta samica może poprawić jeszcze 20, jakby tam ta gdzieś... Ta samica jaki ma numer? 3570. A wywodzi się z tych gołębi właśnie szaleństwa tego twojego, tak, synnego? Tak, po pełnym synie Nationala i po samicy od Stefana Stembergena z bardzo fajnych gołębi. Także no co mogę powiedzieć, no nie udało się, u mnie na drużynie udało się wylatać GMP jakieś tam takie, no coś tam, ale tu u żony na drugim maratonie też obstawiłem najlepsze gołębie przewiało, także u żony nie wylatałem. Kategoria B dość dobrze, tam poniżej 80. Kategoria C około 40. No nie wiem, jeszcze mamy jeden lot do A. Także zobaczymy, jak to będzie. No ale ja jestem zadowolony. 8 czy 9 razy pierwsze gołębie na te wszystkie loty. Cały czas pierwsza seria. Pierwsza i druga drużyna w oddziele. Pierwsza żony, druga moja. No co mogę więcej? To dajesz pierwszeństwo. Tak jest, strat trochę jest. No wiadomo, zgubiłem około 30% gołębi w tym roku. To nie jest mało, myślę, że to jest sporo. Gołębie trochę mi siadły po 8 locie. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo to zapobiegawczo, ale gdzieś przyłapały mi grzybice. No ale szybka interwencja, zaraz na grzyby.
dostały i już od nowa następny lot, już znowu 53 włożone, 48 w konkursie, znowu sama szpica, także no gdzieś coś przegapiłem po prostu, no ale nieraz... W oddziale latasz cały czas 0,417 mm. Tak, tak. A oddział wam się powiększa, staje na tym samym poziomie? Cały czas to samo, cały czas to samo. No nie jest to jakiś oddział jeden z największych. Bardzo bym chciał, żeby połączyły się nasze oddziały, które lotujemy, Milit Czeszów, no to wtedy by było nas gdzieś ze 140-150 hodowców, bo i tak razem lotujemy. Ten sam transport macie? Tak, ten sam transport. Mamy wspólną listę połączonych oddziałów, no ale nie jest to do niczego liczone. No to nawet teraz na tym locie było razem 3000 gołębi, nie? No już na takim ostatnim. A sam teraz oddział to już mało miał, 1500 czy tam u nas. Także to już wiadomo, że na początku jak wszędzie, a później przychodzą te cięższe loty. A loty nie były takie łatwe. 8 lotów był boczny, południowy. Boczny wiatr, także moje gołębie, szelęsy pod wiatr i boczny, no to spisują się rewelacyjnie, a loty z wiatrem to mi nie wychodzą. No tak jak mówiłeś, ja jestem zdumiony, 700 km, 6,5 godziny, to tak. Jest naprawdę liczyłem chociaż na jeden maraton pod wiatr, no ale nic się nie, nic z tego nie wyszło, nie? Także, no a jakieś nowości tutaj w twojej hodowli masz? Zmieniłeś troszeczkę w gołębnikach, czy od tego czasu, co ostatnio byliśmy, jest normalnie? No to postawiłem tam taki nowy gołębnik na zimę. Tam z boku, pokażmy tam, zobaczmy. Jest taki klasyczny ogrodowy, tak? Podejdziemy za chwilę, pokażemy. Czy teraz od razu? Chodź, podejdziemy, pokażemy, jak już mówimy o tym. No zobaczmy, tam jest ten gołębnik. Klasyczny ogrodowy. Kto ci go stawiał? Sam go stawiałeś? Nie, to firma go stawiała. Aha. Tutaj popatrzmy. Mamy ten gołębnik i basen mają, ale to chyba to nie dla gołębi taki duży basen. Nie, nie, nie. Tutaj dla tej młodej dziewczyny tutaj, co? Cześć. Kulika masz jeszcze? Nie, mamy. No, pewnie go zjedliście. Nie. No, jak nie? Tutaj jest gołębnik przeznaczony już w tej chwili. Tu siedzą samiczki rozpłodowe, już są, wszystko jest rozdzielone. W drugiej połowie siedzą samczyki rozpłodowe. A tu jest gołębnik, w którym jest obecnie 35 młodych. Te młode będą przelotowane i wszystkie sprzedane. I to będą, tak przepraszam, jak... to będzie lot, to on jakaś oddzielna drużyna? Nie, to jest po prostu ułożony w drużynie. Gołębi jest 35, takich zostawionych późniejszych. One są na pierwszym, drugim piórku. I to będą, wszystkie będą później zabrane na wystawę i sprzedane. I sprzedane, popatrzmy jeszcze tutaj, bo tak, ty mówisz, tam nie ma nowości, ale ja już tutaj widzę parę rozwiązań. Zobaczmy, jak ładnie rozwiązana jest sprawa tutaj, o, na rolkach ładnie chodzące, spokojnie zasłanianie, tutaj widzę ten. No i tutaj ta ciekawostka, widzę, stąd sypiesz im karmę, tak? To na zimę, jak ja gdzieś na ryby jadę, to żeby żona miała wygodę i... No i żeby przy okazji nie wypuściła czegoś też, nie? Tak, tu są młodziaczki. No, widzimy, siodełeczka, wszystko na rolkach, widzę, tak. Taśmy, 35 gołębi, tak jak kolega mówił, tam na dole w ogóle nie wykorzystujesz, widzę, tam jest, jak się nazywa, zamknięte całkowicie. Tak jest, szuflady są wyciągane i no i co, no już teraz bierzemy się za młode, bo to co, już ostatni lot, gołębie zostaną połączone w pary, te co pojechały na Brukselę, 15 sztuk, no zobaczymy. A młode będą, ile u was lotów w oddziale jest, 5-6? Młodych jest lotów 5, w tym roku jest całkowicie, nie wiem, zawsze lecieliśmy w stronę zachodnią, północny zachód, a w tym roku na zebraniu przegłosowali typowo na północ. Lecimy jakiś Poznań, Stęszew, także mamy typowo północ. Całkowicie inny kierunek. A wszystkie gołębie lecą stąd. Ja podejrzewam, że jest to związane, że chcą też innych mistrzów trochę. Nasze, ale już kiedyś lecieliśmy z północy i tak wygrałem, ale to nie chodzi o to, tylko po prostu chodzi o to, że wiadomo, młode to młode, ale później one idą z północy, później jako roczne strasznie się to odbija na lotach. Na starych, oczywiście, jakie z zachodu są. Zmieniamy na inny kierunek i co z tego, jak później są straty w rocznych i także znowu oddział się nie rozbudowuje, tylko sam kraci. Sobie kopie dołki. Ja przypomnę, dołki. Kiedyś byliśmy na locie u naszego kolegi, ty go znasz, Dziśka Lademana, akurat byliśmy na locie 160 km, kiedy oddział zmienił ze wschodu. Zawsze latali z zachodu i nagle zrobili. To kiedy byliśmy u Zdzisława Lademana, akurat był pechowy lot, bo z oddziału 160 km pierwsze gołębie się pojawiły po 4,5 godzinie. To mamy to sfilmowane, straty duże i tak Zdzisław wygrał, ale co z tego, jak nie było czym latać? No właśnie, no to co z tego, że ktoś Zdzisław inny wygra? Wtedy właśnie, to mój co ty. Ja zawsze mówię, że ja mogę ten puchar odstąpić, ja w ogóle nie muszę brać udziału, tylko ja bym chciał, żeby to był fajny oddział, żeby była ilość, żeby było z czego wylatać. Co z tego, że ja w tym roku mam przez 8 lotów same pierwsze mangołębie, co są
Mam 3 czy 4 gołębie, co mają po dwie jedynki z przodu, jak z ilości 1,5 czy 2000 gołębi. Koeficjenty to automatycznie czy tam gdzieś w Opolu, czy w tym leci 150 hodowców, ciągle po 5000 gołębi. To jest fajny oddział, to jest o co walczyć. A tutaj, no ale cóż, kończy się sezon, jest jaki jest. No, wszystko było fajnie zapięte do GMP u żony. Nie wyszły te dwa maratony, nie trafiłem, bo myślę, że w GMP to by była na pewno by był podium, jakby te gołębie wytypował. Też mi się nie podoba to typowanie. Wolałbym, żeby to GMP było takie jak kiedyś. Teraz wzięliśmy się za młode. Wczoraj były już na 80 km. Tutaj celuje się właśnie z tego samochodu, widzę, miałeś tam wsadzone tak, kosze, tak? Tak, tam są kosze. Gołębie wywożę, bo nie mam jak. Pracownik przyjeżdża dopiero o 13, bo pracuje w piekarni, także o 13 przyjeżdża, łapie młode. Dzisiaj jedzie z nimi pod Poznań, gdzieś 80-90 km. No. No, zawsze, za każdym razem zabieram klatkę starych gołębi, chociaż na pierwszych 5-6 treningów. Żeby ciągnęły te? Żeby ciągnęły, żeby te młode wyrobiły sobie taką szybkość. One później, jak już przestaje brać starych, to one wczoraj leciały 60 km, 65 km, 21 minut. Także to już jest dobra. To już jest, znaczy 61 samochodem pojechał. No. W linii prostej, no nie wiem ile będzie, tam będzie 55, to się, może 50. Także cisnęły niesamowicie między dwoma frontami. I to robi to, że właśnie trenujesz się wcześniej ze gołębiami starymi zawsze, tak? Tak, tak. I przepraszam, i to jeszcze tak pociągniemy, żeby koledzy z tego mieli trochę edukacyjnej informacji takiej. Czyli te starsze gołębie bez problemu ciągną, nie tak, że lecą i zostawiają, tylko nie, tak. Na początku na pierwszych treningach stare przychodziły wcześniej, ale kilka starych, ale później, teraz już wczoraj już było, widziałem fajnie, wszystko przyszło na takiej szpicy. No co, wywiozę jeszcze w tym tygodniu dzisiaj i w przyszłym tygodniu mają być upały. No ja znowu w upały jakieś tam nie wożę, bo problem z tym adeno. 15 zaczynamy loty, no wiesz, tak staram się z 15, będzie z 2 tygodnie. Tak, z 15 razy wywieźć, teraz na urlop na tydzień czasu, coś tam wypocząć, jakieś rybki połowić. Aha, i chciałem od razu powiedzieć, koledzy, tam się numer zmienił. Ten 665 już on już nie istnieje, także proszę tam nie dzwonić. Na stronie jest... można zobaczyć ten numer, tak, ale nie podajmy go od razu, pamiętasz? Jest, tak, tak, jest nowy numer 881-521-355, także pod tym numerem można tam sobie porozmawiać, czy tam jakieś zamówienie złożyć, czy jakąś poradę. A propos tych porad, zawsze kiedy tu u Ciebie byliśmy, coś nowego nam pokazywałeś, czy to był preparat na Molika, czy na różniejsze inne suplementy diety, czy coś nowego z zakresu tych preparatów, które masz w swoim sklepie? Może przejdziemy, pokażemy go, czy nie za bardzo? Nie, znaczy no co będę masz mówił, coś, ja nie mam nic nowego, cały czas opieram już od 5 czy 6 lat, odkąd lecę, opieram te produkty na protein, Speed Power, czyli to samo, co Molik, oczywiście, Molik, Orni 2, dla mnie to też rewelacja jest poszczepić, właśnie teraz gołębie były zaszczepione na Brukselę. No i co? No i myślę, że z młodymi, no to młode, u młodych trzeba uważać. Myślę, że główną przyczyną u młodych to jest grzybica, nie? Żeby po prostu uważać, dawać dużo probiotyk feed. Ja probiotyk feed leję im 4 razy w tygodniu i 2 razy w tygodniu. Masz go tu na miejscu? To chociaż pokażmy, żeby hodowcy sobie utrwalili, mam jak on wygląda. Mam gdzieś tam w gołębniku, pokażę za chwilę i ten. No każdy wie, jak wygląda probiotyk feed. Chciałem po prostu powiedzieć jeszcze o tych grzybach, żebym się nie wybił z tego. No myślę, że grzybica jest takim największym dręczycielem gołębi ze względu, że po grzybicy, jak grzyby się pojawiają, to pojawiają się zaraz... A co przyczyną według Ciebie jest tej grzybicy największą, taką? Wilgoć, jakieś tam brudne karmniki, no wszystko... Czyli to ciągle dbałeś o tą higienę? Tak, 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 tak. Po prostu jak się coś miesza we wiaderku, a później się tego nie wymyje, przyjdzie wilgoć, to zrobi się taka maza, zaraz rozwijają się grzyby. No grzyby, pleśnie, i, tak, grzyby, pleśnie i ludzie ładują w te młode. I jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, później już... Wtedy jest efektem ubocznym jest właśnie osłabienie całej tej fauny, flory i my niszczymy to. Oczywiście, tak, ja tam używam Junge Puder, Furoxinę, podpieram się, jak już jest taki cięższy przypadek, Div Extra na młode, ale teraz mówię, probiotyk 3 razy w tygodniu i 2 razy w tygodniu daję im na grzyby, fungi. Także nie mam problemu po każdym przylocie. Młodych w pojniku jest elektrofit, parakoli, Junge Puder, to za każdym razem i no i nie mam jakiegoś problemu, słyszę wszędzie już takie u ludzi, tak młode zdychają, jeżdżą wszędzie, badają, no nikt nie może sobie poradzić z tymi chorobami,
No, młode były poszczepione paramyxa adeno, po 25 dniach paramyxo cyrkowirus i od razu w pachwinę ospę. No i co? No i to wszystko. Jeździmy teraz dalej z tymi mutkami. Czyli czekamy na loty. Poczekajmy, koledzy skorzystają z Twoich porad też i będziemy na pewno mieć później informacje, czy im się udało, czy nie. Ale to o grzybach, co mówiłeś, jest bardzo ciekawe, bo często hodowcy na takie właśnie rzeczy nie zwracają uwagi, a chociażby to, co powiedział kolega Dominik, czystość w gołębnikach, przede wszystkim pojników, sprzątanie, karmików i to powoduje, że... Bo my często też dodajemy właśnie te suplementy diety do różnego rodzaju karm, preparaty, one oklejają, ale efektem ubocznym jest, że jak tym bardziej mamy drewniane pojniki, czy karmiki, tam się tym bardziej te różnego rodzaju grzyby łatwiej rozwijają w tym drewnie. Natomiast kiedy dbamy o to, czy takich korzystamy z wkładów, czy to metalowych, czy plastikowych, czy innych, to możemy w jakiś sposób ograniczyć. I wtedy... Pasożyty musimy wytępić pasożyty. Tyle gołębi, co do mnie wchodzi, obcych, no bo ten gołębnik tutaj do góry to jest normalnie tak jak lep na muchy. Czy jak zostawię w loty otwarte, sobota, niedziela w czasie lotu, to potrafi po 10-15 gołębi wskakiwać obcych. Ale ty się dziwisz, oni widzą, patrzą, fajnie tam jest, zobacz, ty, może ale, coś będzie, ale... tanie piwo, czy darmowe. To nie chodzi o to, ale na 80% tych gołębi, które ja przeglądam, to każdy jest tak zawszawiony i tak zapiurojadowany. Piurojady to jeszcze nie jest takim zmorą gołębi, ale wszy, tu czerwone na wolu, ja naprawdę... Ja wiem, że starsi hodowcy nie mogą tego nie zauważyć, ale jak podnieść pióra w słońcu i są takie małe, czerwone te wszy, no trzeba to wytępić, bo to molik, dwie krople na kark, czy jedna do dzioba, wszystko to wytępią w ciągu 14 dni, ale tak, jeżeli te gołębie mają taki zawszawiony gołębnik, to one po prostu tam się źle czują. One nie będą w tym gołębniku siedziały, one po prostu odlatują. Hodowcy mówią, że trenują im gołębie, ale odchodzą od domu. Nie ma ich, po prostu nie znają przyczyny, że idą. Bo to jest przyczyną. To jest normalne, jak przyczyną nie jest ta wsza. Do łóżka, żebym kurde będę we wszach leżał. Oczywiście, przyczyną jest ta wsza. One są niespokojne w tym gołębniku, one w ogóle nie wypoczywają. To samo stare gołębie muszą być pozbawione wszelkiego robactwa, no bo jak on przylatuje, to on wypoczywa, nie całą noc, on tupie, żeby go... O, właśnie chciałem do tego zwrócić uwagę, że często się spotyka, że gołębie tupią, że ta wsza łazi mój, tak, i włazi pod łuskę i wypija krew. No, molik jest tutaj skuteczny na to wszystko, ale w ogóle, czy molik, czy nie molik, no, żeby te gołębie nie miały tych pasożytów, także hodowcy młode, dbajcie o te młode tak samo, żeby tych pasożytów nie miały, no i walczcie z grzybami, także... Myślę, że będzie z tego pociecha. No co już ja mogę powiedzieć? Sezon udany, fajnie wszystko. Możemy na razie bardzo podziękować też jeszcze my koledzy Dominikowi za rady, które tutaj udzielił za pośrednictwem tutaj nas, że inni na pewno skorzystają. No, bardzo chciałem pozdrowić o fajną aukcję. Jurek Kostosz organizuje, również zadzwonił, szykuje fajnego gołąbka. Tam na tą aukcję naszykuje pełnego brata gołębia olimpijskiego, który był w Brukseli. 10, a jako samiczka, jakby był podział, to była druga. No gdzieś impreza ma być na Śląsku. Ja powiem może właśnie o tej imprezie, bo kolega Dominik właśnie powiedział o gołębiu. To będzie jeszcze raz powiedzmy, to będzie pełny brat olimpijskiego, brat albo siostra, tak? Tak, gołębia olimpijskiego 11-21, który był na olimpiadzie w tym roku w Brukseli. Był 10 miejsce. A jako samiczka nie było podziałów rocznych, czyli jako samiczka była druga na świecie, nie? A będzie ta impreza dokładnie 11 listopada, to jest Święto Niepodległości, będzie to w szybie Wilsona, czy kopalni Wilsona na Śląsku. Szczegóły będziemy u nas na stronie podawać od przyszłego tygodnia. Mają baciary grać. Spokojnie, ale Dominik, nie zdradzaj, daj coś jeszcze, jak się nazywa, żeby ksiądz Jerzy Kostosz nam też coś powiedział, więcej szczegółów. Będzie to na pewno związane z panem Jakubem Błaszczykowskim, każdy wie, kto to jest. Tak jest. I o tym powiemy więcej, ale już sobie proszę rezerwować wstępnie termin 11 listopada, święto i niepodległości, i przy okazji święto tutaj takie chcemy z tego zrobić, święto hodowców. Dominik o tym gołębiu. Powiem tylko niespodzianek takich olimpijskich gołębi bezpośrednio spokrewnionych z olimpijczykami. Będzie około 20-30, będzie bardzo około 200 gołębi. O szczegółach będziemy na bieżąco tutaj wszyscy informować. Tak jak Dominik mówił, przy okazji poznawiamy kolegę Janusza i zespół Baciary, jego braci. I jakby ktoś chciał usłyszeć ich bezpośrednio, to w czwartki w Zakopanem, w dancingu, w tym klubie Watra, można zawsze ich posłuchać. My w zeszłym roku tam wspólnie z kolegą Bochęciakiem, Oleksiakiem, z innymi jeszcze kolegami, z Pawłem Sławkiem, gołębie odrzutowe, tam biliśmy na bieżąco, obserwowaliśmy, naprawdę bardzo fajnie jest tam i będziemy na pewno 11 listopada chętnie w tej imprezie uczestniczyć. Także Dominik, na razie dziękujemy, a jeszcze pokażesz nam
tego się nie... Co masz nowego w sklepie, żebyś nas nie okłamał, że coś tam przed nami ukrywasz?